Dobrze. Czyli już jesteśmy widzialni też, tak, w internecie? Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają na różnych nośnikach wizualnych. Ale przede wszystkim witam taką szczęśliwą grupę, która przyjechała do Wrzenia Świat, do faktycznego Domu Kultury przy Gałczyńskiego 12 w Warszawie. Przyjechała grupa właściwie z całej Polski. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 osób. 11 osób, które wylicytowały spotkanie z Hanną Kral. Pani Hanna się upiera, że to jest spotkanie z całą naszą trójką. Tak jest, tak. Więc się dołączamy. Czyli Państwo wylicytowali spotkanie z całą naszą trójką, wpłacając pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Uważam, że to jest pomysł świetny. To jest pomysł naszej koleżanki, która jest szefową tutaj tego miejsca, gdzie jesteśmy, faktycznego Domu Kultury, Agnieszki Hryniewickiej. Nie wiedzieliśmy, czy to się uda. Udało się świetnie. Proszę Państwa, 7 tysięcy złotych zarobiliśmy. Co mało? Też nie dużo. A, bardzo dużo, no właśnie. 7 tysięcy złotych zarobiliśmy na orkiestrę i ci, którzy wylicytowali tych 7 zaproszeń, no dzisiaj mają okazję na osobiste spotkanie, bo po tej części takiej tutaj pytania-odpowiedzi i czytanie fragmentów książki, my potem sobie tutaj jeszcze zostaniemy i napijemy się, czego się napijemy? Wina się napijemy, kawy, herbaty i ciasto będziemy jeść. Dobrze, nie będę Państwu przed ekranami robił smaka, zaczynamy. A, jeszcze tylko powiem, że dzisiaj spotykamy się myślowo wokół książki Szczegóły Znaczące, książki, którą wydało wydawnictwo literackie i ono też ufundowało dla wszystkich naszych gości tutaj egzemplarze tej książki i pani Hanna potem na pewno podpisze. No to tak, to chyba powitałem wszystkich już. A, jest, czyli jesteśmy w kolejności od prawej. Maja Ostaszewska. Dobry wieczór. Hanna Kral. To ja. Mariusz Szczygieł. Ale ze mną, nie wiem, czy pani zauważyła, ze mną tu jest jeszcze jeden pisarz. Kto to może być? Prost. Zgadła pani. Prost. Ale pani gra, zdaje się. Gram, tak. Gram. Tak, na podstawie sztuka. W poszukiwaniu straconego czasu, więc tak, owszem. Jest ze mną Prust i założyłem tego Prusta, znaczy można założyć Prusta na siebie, znaczy założyłem koszulkę z Prustem. Jest prowokacja. No, prowokacja, może premedytacja, z premedytacją, bo ja wiem, że pani kocha Prusta od maleńkości. Tak. Tak? Mhm. I że on był dla pani takim olśnieniem. Tak. Tak, ja wtedy byłam w liceum i moją lekturą obowiązkową był Kawaler Złotej Gwiazdy na przykład. To taki socrealizm. No to jest radziecki pisarz Babajewski, pamiętam to od czasów liceum. I brałam z książki z biblioteki, takiej prywatnej, przedwojennej, czytelni właściwie, na Kawęczyńskiej, na Pradze. Właścicielką była przedwojenna pani. I ona z takim politowaniem, współczuciem przyglądała się, że ja biorę te Kawaler Złotej Gwiazdy, Młoda Gwardia, no takie. Gościmińskiej, Moje Życie. I któregoś dnia zdjęła z półki książkę, powiedziała, a przeczytaj może to. I to był pierwszy tom Prusta. I ja przeczytałam Prusta i to było olśnienie. Zakochałam się w Pruście rzeczywiście i to mnie zdumiało. Naprawdę teraz już mówię bardzo poważnie. Zdumiała mnie jego taka pieczołowitość w opisywaniu świata. I ja pomyślałam sobie, że ten świat, nie myślałam, że w ogóle świat zasługuje na taką pieczołowitość. Bo to było po wojnie zaraz. To było kilka lat po wojnie. I to chyba miało znaczenie, że nagle okazało się, że świat zasługuje na taką uważność, na taką pieczołowitość. A teraz zapytam, panie Mariuszu, czy pan przeczytał? Prusta? Prusta. No, kończę pierwszy tom od 7 lat. Pomyśleć, że ja się z panem przyjaźnię. Ale to może ja bym panią zapytał... Z człowiekiem, który nie może przebrnąć przez pierwszy tom Prusta.
A jest ich 6 czy 7? Już zapomniałem. Przeraża mnie to. Ale dobrze, to wobec tego jeszcze... Może pan od końca zacznie, od czasu odnalezionego. Tak? Może. Dobrze, to jak już jesteśmy przy lekturach, to jeszcze bym chciał spytać, bo przedwczoraj portal Lubimy Czytać zapytał mnie, czy mogę dokończyć zdanie Lubię czytać, bo... I tak sobie pomyślałem, ja dokończyłem to zdanie, i tak sobie pomyślałem, jakby pani dokończyła takie zdanie. Lubię czytać, bo... Lubię czytać, bo mam nadzieję, że znajdę odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują. Ale żadnych odpowiedzi nie znajduję. Wprost przeciwnie, raczej kolejne pytania. Niemniej pani nie ustaje w tym czytaniu. Ja muszę państwu zdradzić, że jak rozmawiamy ze sobą, czy ja przyjeżdżam do pani Hanny, to ciągle ma nową książkę rozpoczętą. Właściwie czyta wszystkie nowości. Sporo nowości pani czyta, naprawdę. I jest pani jedną z najlepiej zorientowanych w literaturze, i to nie literaturze faktu, znaczy nie tylko w literaturze faktu, osobą, jaką znam. Ja bardzo podobnie jak pan zresztą, ja dużo książek zaczynam je czytać. I potem różnie mi to idzie. A gdyby Maja miała dokończyć to zdanie, lubię czytać, bo... Lubię czytać, bo z jednej strony pomaga mi to czuć się jakby mniej samotną. Czuję jakieś dziwne połączenie, jakiś rodzaj wspólnoty z tym, kto pisze, z tym, że też ma takie albo inne obserwacje. Więc z jednej strony to mnie tak osadza, a z drugiej pozwala mi się oderwać od tego wszystkiego, co jest dla mnie nie do zniesienia w codzienności. Chyba tak bym powiedziała. A powiedz, a czy jak czytasz to jako aktorka, to masz taki automatyzm w myśleniu, że o, tę osobę mogłabym zagrać, tę kobietę mogłabym zagrać, czy raczej to ci nie przychodzi do głowy? To mi przychodzi do głowy, ale nie zawsze. Znaczy bywa, że coś jest po prostu jakby idealnym materiałem na film, moim zdaniem, albo spektakl, i wtedy jak najbardziej. Nawet wręcz nie myślę tylko o tej bohaterce, no bo to na ogół z kobietami się utożsamiam, ale w ogóle zaczynam sobie kombinować, jakby to można było zainscenizować. Ale nie jest tak zawsze. A nie, bo ja właśnie myślałam, że może to jest taka natura aktora, że od razu się wciela w myślach i że może mu to przeszkadza w czytaniu. Nie. Ja tak samo jak oglądam filmy, bardzo się wzruszam, nigdy nie patrzę na techniczną stronę. Mam kolegów moich z branży, którzy zawsze wypatrują, że gdzieś kabel było widać, albo że coś nie tak było postawione. Ja w ogóle takich rzeczy nie widzę. Wzruszam się, wciągam. Nie, nic z tych... Owszem, kiedy oglądam na przykład pierwszy raz film z sobą samą, no to jest nie do zniesienia, ponieważ widzę tylko błędy i dopiero potem, po odłożeniu tego filmu, muszę z powrotem wrócić i już sobie tak bardziej jako wolna widzka, że tak powiem, oglądać. Ale nie jest tak, że też wszystko, co się wydarza w moim życiu, dominuje mój zawód. No to skoro lubisz czytać, to może przeczytasz pierwszy fragment ze szczegółów znaczących. Z przyjemnością. 178 strona, już mi pani Hanna podała. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, na ostatnim naszym spotkaniu miałam pożyczone okulary, a dzisiaj mam już swoje. O, pięknie. Bo właśnie na naszym wspólnym spotkaniu w Nowym Teatrze zorientowałam się, no, że to już jest konieczne i właśnie musiałam szybciutko pożyczyć jakiekolwiek. Przez całe spotkanie mi spadały, co starałam się ukryć. No i zaraz po tym spotkaniu poszłam sobie zamówić pierwsze okulary w życiu. Oto ich debiut publiczny. J.K.W. Miłowała zwierzęta. Najbardziej psa Burusia, ale i królika, żółwia oraz papugę. Litowała się nad biednymi dziećmi, rozdawała im słodycze i pozwalała bawić się swoją lalką. Miała chore oczy, ale znachorka z Nowolipek cudowną maścią uratowała jej wzrok. Nauczyciele śpiewu zwrócili uwagę na jej głos i wyjechała na naukę do Lwowa. Uwielbiała Modrzejewską, która przyjechała na gościnne występy. Kupiła jej kwiaty. Kosztowały 2 guldeny. Zostało jej tyle, co dla dozorcy. 60 centów. Otwarcie bramy kosztowało 10. Można było za nie kupić 5 bułek na śniadanie.
Pobiegła do Modrzejewskiej za kulisy i zobaczyła z bliska jej twarz, całą w zmarszczkach. Płakała nad tymi zmarszczkami do nocy. Zaśpiewała Hannę w strasznym dworze. Sama uszyła kostium, żeby było taniej. Materiał kupiła w sklepie pani Auerbachowej, która lubiła jej śpiew i otworzyła jej konto do 200 guldenów. Śpiewała coraz piękniej. Pojechała do Warszawy. W operze byli sami Włosi. Źle nie śpiewali, ale jako patriotka wolała Polaków i walczyła z włoską okupacją. Zaśpiewała dla Mikołaja II, cara Rosji. Stała dwa kroki od niego i przed oczami przyleciały jej wszystkie zmagania narodu polskiego. Powinna była rzucić mu bombę pod nogi, ale zaśpiewała arię z Traviaty. Bywała na kawie u państwa Reichmanów. Gospodarz, redaktor Echa Muzycznego, był inicjatorem budowy warszawskiej filharmonii. Na otwarcie przybył Ignacy Paderewski, a na przyjęcie Henryk Sienkiewicz. W 35. rocznicę zbudowania filharmonii znowu był koncert i było przyjęcie. Nazwiska Aleksandra Reichmana nie wymieniono ani razu, co zanotowała jako fakt w imię prawdy. Wyszła za mąż za doktora praw, syna powstańca styczniowego. Śpiewała dla króla Portugalii. Był królewski i nadęty. Śpiewała dla króla Hiszpanii. Był sympatyczny. Śpiewała w Kijowie. Mieszkała w kamienicy naprzeciw teatru. Na trzecim piętrze mieszkał żydowski krawiec z 6 dzieci. Był pogrom Żydów. Krawca zrzucono na bruk. Zdążyła ukryć u siebie dzieci, całą 6. Śpiewała z Szalapinem. W antrakcie przedstawienia odmawiał wyjścia na scenę, jeśli natychmiast nie dostanie honorarium. Dięgi pouczyli? Niet. Tak po dożdziom. Dostawał pieniądze i śpiewał dalej. Odmówiła udziału w Salome Ryszarda Strausa, bo rola była odrażająca. Kompozytorowi powiedziała, że nie będzie niszczyła sobie głosu w jego operze. Do pieśni Rachmaninowa akompaniował jej kompozytor. Przyjaźniła się z Reymontem, który był nerwowy, ale przemiły. Chciał, żeby jego prochy gdzieś po polu były rozsypane. Zwierzył jej się podczas spaceru. Żałowała, że leży na cmentarzu, że z jego prochów nie wyrosły łany zbóż i płomienne maki. Pojechała do Ameryki. W Metropolitan śpiewała z Karuzem. Miał czarowny głos i popędliwe, gorące serce. Porzuciła go żona, szalał z rozpaczy. Śpiewając arię Śmiej się pajacu, płakał na scenie rzewnymi łzami. W ostatnim akcie pajaców przebijał ją nożem. Przed każdym przedstawieniem sprawdzała, czy nóż jest bezpiecznym rekwizytem, czy w zapamiętaniu nie uśmierci jej na scenie. Zdumiewał ją i przerażał stosunek Amerykanów, białych ludzi do czarnoskórych. Oburzały ją lincze, nie rozumiała nienawiści, w jakiej wychowuje się młode pokolenie. Wróciła do Polski. Wybuchła wojna, pierwsza światowa. Śpiewała w szpitalach rannym żołnierzom. Przyszła na zebranie pań, które szykowały gwiazdkę dla rannych. Miała listę 500 żołnierzy. Panie też miały listę, krótszą o 200 nazwisk. Wyjaśniło się, że szykują gwiazdkę tylko dla Polaków. Będą panie chodziły od łóżka do łóżka? Będziecie pytały ludzi bez rąk i nóg, czy są Polakami? Spytała i wyszła z zebrania. Zrobiła paczki z pomocą przyjaciół i rozdała 500 żołnierzom. Powiedziała prezydentowi Warszawy, że jest gotowa pokierować warszawską operą. Prezydent przystał na propozycję. Została pierwszą na świecie kobietą dyrektorem teatru operowego. Wystawiła Moniuszkę i publiczność była zachwycona. Wystawiła Glocka i nikt nie przyszedł. W pustym teatrze siedziały w loży 2 osoby. Ona i jej mąż. Przez 2 lata
dyrekcji, bez deficytu i bez miejskiej dotacji, pokazała 300 przedstawień, była obecna na każdym. Nie mogła zostawić teatru bez opieki. Ameryka. Zachorował Caruso, marzył o powrocie do Neapolu. Odprowadziła go na statek. Umarł po kilku miesiącach. Dyrekcja Metropolitan spytała ją, kto mógłby go zastąpić. Poleciła Polaka, Józefa Manna. Świadomość, że ma zastąpić Caruso, wprawiła go w nerwowe podniecenie tak wielkie, że umarł, śpiewając Radameza w Aidzie. Wróciła do Polski i objęła dyrekcję opery. Jeszcze raz. Zaczęła od mycia okien i podłóg i od wkręcania żarówek. Po śmierci Piłsudskiego ogłoszono żałobę i teatry zamknięto. Operze groził deficyt, a pracownikom bezrobocie. Po zakończeniu żałoby wystawiła Rose Marie, operetkę. Melomani byli zgorszeni, ale grali Rose Marie ponad 100 razy i deficytu nie było. Ceniła współpracę z kasjerem, buchalterem i garderobianą i z bileterem, którym był syn jej fryzjera, komunista, późniejszy Mały Franek, dowódca oddziału Gwardii Ludowej. Powstanie przeżyła w Warszawie, w schronach i piwnicach. Wyszła z miasta ostatniego dnia z jednym przedmiotem, srebrną łyżeczką do herbaty. Podczas jubileuszu, 60 lat pracy artystycznej i społecznej, poprosiła o pomnik Moniuszki przed gmachem opery. W szpitalu poprosiła o maszynę do pisania. Do końca poprawiała swój pamiętnik, sztuka i życie. W Muzeum Teatru Wielkiego są jej białe rękawiczki balowe, nieodebrane z pracowni, i jej czarna torebka z jedwabiu czy rypsu. W torebce jest saszetka, za mała na puderniczkę i lusterko, nieostre, w którym nie można się przejrzeć. Bardzo mi się podoba ta puenta, że ma lusterko, w którym nie można się przejrzeć. I zastanawiałem się, czy ona, ta puenta, tak przypadkowo się tam znalazła, czy jakoś tak specjalnie pani ją sobie naszykowała? Nie, ona przyszła do mnie, przyniósł ją pan Marcin Fedisz. Z teatru? Z Teatru Wielkiego. Mm-hmm. Zadzwonił do mnie, czy chciałabym może zobaczyć rękawiczkę Królewicz-Wejdowej. Bardzo proszę. Przyniósł mi rękawiczkę, przepiękną, naprawdę piękną, taką niegdysiejszą, z guziczkami, piękną. Pokazał mi też to lusterko. Tak, lusterko. Ja naprawdę nie bardzo wiedziałam, po co powiedział. No wiedziałem, że to panią zainteresuje, bo to były szczegóły znaczące przecież. Takie szczegóły ze świata, którego nie ma. Bardzo często te szczegóły znaczące są ze światów, których już nie ma. Dał mi też książkę, autobiografię, wspomnienia. Ja zaczęłam pisać tak trochę z poczucia obowiązku, bo zaczęło to się dosyć tak za bardzo retro. Miłowała zwierzęta, no, nie kochała, nie lubiła, miłowała zwierzęta. To już takie retro to było. A jak zaczęłam czytać, to zaczęłam ją poznawać, jak zaczęłam pisać. Bo nie wiem, czy pan też tak ma, że pisanie jest procesem poznawczym, że pisząc człowiek dowiaduje się czegoś ze swojego pisania. Tak, ja na przykład tylko... jak napiszę, dopiero jak napiszę, to wiem, co myślę. A jak nie napiszę, to nie wiem, co myślę, naprawdę. Ale ja myślałam, że to jest wtedy, kiedy się pisze ręką, długopisem na papierze, a pan pisze... Nie, ja piszę na komputerze i to samo mam. I to samo przy komputerze. Jak ja zaczęłam pisać, zaczęłam myśleć o niej z takim rosnącym szacunkiem, bo myślałam, że jest to osoba, która wiedziała zawsze, co należy robić, jak się zachować. Wiedziała, że trzeba uratować dzieci, chociaż są żydowskie, że trzeba
dać wszystkim żołnierzom paczkę, chociaż nie są to polscy żołnierze, i że trzeba pomóc studentowi, chociaż jest komunistą. I tu zrobię dygresję na temat tego... Małego Franka? Tak, mały Franek jest mi bardzo bliski, ponieważ ja przez 20 lat mieszkałam na ulicy Małego Franka. A to nie była ulica Franciszka Zubrzyckiego? Nie, to była, to jest no jego wiem. Pseudonim. Ja wiem, tak. Wiem. On w Gwardii Ludowej był znany jako Mały Franek. Tej ulicy już nie ma. Nie ma. Pozostała zdekomunizowana. Jeszcze wam powiem, że dużo było w Polsce ulic Zubrzyckiego. Już nie Małego Franka, tylko Zubrzyckiego. I na przykład w Koszalinie była ulica Zubrzyckiego, którą zdekomunizowano i zamieniono na ulicę Zubrzyckiego. Tylko... Innego? To był inny Zubrzycki. Znaleziono szczęśliwie innego Zubrzyckiego. I ten Zubrzycki był AK-owcem. Zginął w Powstaniu Warszawskim. I zauważcie, że obaj Zubrzyccy walczyli z Niemcami. Obaj zginęli w walce z Niemcami. Ale śmierć tylko jednego z nich była słuszna. Ale pani... Bo może być słuszna i niesłuszna śmierć. Pani Haniu, ale ja czytałem jakiś taki wypowiedź takiego człowieka z IPN-u współczesnego i on twierdził, że mały Franek walczył z Niemcami, ale w imieniu Stalina. W imieniu Stalina. Przysięgam, naprawdę. No, i że dlatego to nie jest ważne i to nie jest taka walka pełnowartościowa. Przysięgam. No, nie będę nic mówić. Ale ciekawa jestem, co powiedziałaby Korolewicz-Wajdowa o tym. Jakby to skomentowała? O tej słusznej śmierci i o niesłusznej śmierci. Bo jeszcze, czyli już wiemy, jak ona... Ale zaraz, skąd się pani o niej dowiedziała? Bo tego nie wiemy. Z teatru? Tak, od Marcina Fedisza. I torebkę. To bardzo dobra droga do poznania. Bo ja jeszcze wrócę do tego lusterka, które jest rozmazane i nic w nim nie widać. Że, bo to jest tak na koniec tekstu, taka puenta, taka kropka. Bo takie mam wrażenie... Że to lusterko, no bo to lusterko należało do niej, prawda? Czyli ona się w nim przeglądała i jej już nie ma. Już nie ma, to już nie trzeba. Tak, jej już nie ma i... Lusterka już jest niepotrzebna, ona już nikomu nie służy. Właśnie, i ona jakby samo wyłączyło się z życia, tak. Wyłączyło się z pracy. Samo się jakby rozmazało. Ale ja tego nie wymyśliłam, tylko po prostu... Ono takie było. A to jaki mały wtręt zrobię. Napisałam i... Się bo tylko chciałem powiedzieć, że to, że właśnie tu mamy takie życie szlachetne, prawda, ale takie rzeczowe informacje i nagle mamy to lusterko, które jest taką, no taką metafizykę jakąś wprowadza do tego tekstu, prawda? I tak nagły taki wtręt metafizyczny bym powiedział, który nie jest wprost metafizyczny, tylko w naszych głowach się robi metafizyczny. No jak my nadajemy temu znaczenie jakieś metafizyczne, to się robi metafizyczne. Ale można też patrzeć jak na normalne lusterko. Stare lusterko. Tak. Stare lusterko, tak. Nie daje się. To ja tak szybciutko tylko powiem, bo w Nowym Teatrze, w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego bardzo często nasze spektakle opierają się na tekstach pani Hanny. I gramy obecnie, wśród naszego repertuaru jest spektakl Odyseja, historia dla Hollywoodu. Ja gram Izoldę Ragensberg z książki Król Kier znów na wylocie. I słuchajcie, tam jest taka scena, kiedy Izolda idzie wreszcie odnaleźć swojego męża, jest już po wojnie i szykuje się. No i była konieczne lusterko w małej torebce, konieczne lusterko, ja się muszę poprawić. Torebki beznadziejne przynieśli właściwą, za ciasna. To jest naprawdę, jak to czytałam, słuchajcie, nie ma przypadków. Za mała, ja mówię, słuchajcie, no nie, musi być jakaś troszeczkę większa. Szukali tej torebki, no dobrze, ale co z tym lusterkiem? Cały czas próbowałam z takim nowym lusterkiem, wreszcie przynieśli lusterko, pasuje, wszystko się zgadza, kompletnie nieostre. I słuchajcie, gram, tak, już 50. spektakl, udaję, że coś widzę, maluję się tam szminką, poprawiam, nic nie widzę. Więc jak to przeczytałam, bo już graliśmy, premiera była przed wydaniem tej książki, to też zrobiło to na mnie duże wrażenie, że to wszystko się łączy, słuchajcie, że nie ma przypadków. I to taka dygresja. Nie ma przypadków?
Nie mam przypadku. Wszystko zostało ułożone przez wielkiego scenarzystę. Tylko nie każdy, po pierwsze, dostępuje tego, żeby znać troszkę większą część tego scenariusza. Każdy zna tylko taki wycinek, przeznaczoną, prawda? Dla niego. Tak, właśnie. A nawet jak już dostąpi potem, że coś więcej może tam przeczytać, troszeczkę więcej, to często też może nie rozumieć tego, co zostało napisane, co zostało zaplanowane w tym scenariuszu. A ja mam takie wrażenie, kiedy czytam książkę Szczegóły znaczące, że pani się stara z bardzo różnych życiorysów, z bardzo różnych historii wyciągnąć jakieś takie sekwencje, które my mamy zrozumieć. Takie pani stara się przeniknąć jakby ideę tego scenariusza. Nie? Nie. Nie? Nie. Nie. Ja się już pogodziłam z tym, że nie rozumiemy. Nie, to nie. Jeszcze o tym nierozumieniu jeszcze sobie musimy porozmawiać przy tym tekście, ale to jest ważne, zwłaszcza teraz, kiedy trwa ta wojna upiorna, której naprawdę nikt nie rozumie. Nikt nie rozumie okrucieństwa, nikt nie rozumie tego zła, nikt nie rozumie sensu. I to nie da się po prostu tego zrozumieć. I to nierozumienie jakoś unosi się nad nami. I bardzo trudno się pogodzić. Ja tak mogę mówić, że trzeba się pogodzić z tym, że nie rozumiemy, ale to jest niewykonalne przecież. To przejdźmy teraz do drugiej części takiej literackiej naszego spotkania, do drugiego rozdziału, a tylko zdradzę, że do śpiewaczki Wajdowej jeszcze wrócimy pod koniec. To teraz czytamy Szersze tło, tak? Strona 203. Szersze tło. Był dziwnym dzieckiem. Jak mieszkali w Bethnal Green, w skromnym domu we wschodnim Londynie, był dziwniejszy niż wszystkie dzieci z sąsiedztwa. Jak mieszkali w ładniejszym domu na południu Clapham, był dziwnym nastolatkiem. Potem nie wiadomo, kim był, bo zniknął. Wiedzieli, że żyje. Pamiętał o urodzinach brata i sióstr i o święcie matki i przysyłał kartki z życzeniami. Na żadnej kartce nie było adresu zwrotnego. Wpadał do domu co jakiś czas, przeważnie z urwanym guzikiem. Pozwalał przyszyć guzik, zgadzał się przyjąć trochę pieniędzy, o które nigdy nie prosił i znikał znowu. Szanujmy inność, powtarzali rodzice. Nie próbujmy naruszać jego tajemnic. O śmierci zawiadomił telefonicznie David, tak się przedstawił. Powiedział, że przez 25 lat był przyjacielem ich syna. Myśl, że syn miał przyjaciół, przyniosła im ulgę. Na pogrzeb przyszło kilkunastu mężczyzn. Nie znali ich, ale mieli wrażenie, że gdzieś ich już widzieli. Potem jeden z mężczyzn powiedział nad grobem parę słów, potem podszedł i wręczył im kolorową gazetę. Otworzyli ją w domu. Nosiła tytuł Voice of Arsenal. Pod tytułem było zdjęcie ich syna. Artykuł pod zdjęciem opowiadał o człowieku, który kochał klub i przez dziesiątki lat towarzyszył mu na wszystkich meczach. Bez niego Arsenal nie będzie tym samym Arsenalem, kończył się artykuł. Jeden z zięciów wyjaśnił im, że mężczyźni na pogrzebie to byli trenerzy i zawodnicy. Wie o nich każdy kibic piłki nożnej, dodał zięć. Nie tylko w Anglii, wiedzą o nich kibice na całym świecie. Na mecze jeździli we trzech, opowiadał David. On jako kierowca, ich kumpel John i Knowledge. Mówił o ich synu. Nie znali imienia ani nazwiska, tylko przydomek. Skracali go do Know albo do Leach. Tylko im dwóm na skróty pozwalał, więc uważali to za przywilej. Nie znali jego adresu. Przed meczem umawiali się telefonicznie i spotykali na ulicy, zwykle w tym samym miejscu. Domyślali się, że niedaleko mieszkania Leacha, ale nie byli pewni. John siadał koło kierowcy,
licz z tyłu, obok na tylnym siedzeniu ustawiał torbę. W drodze pytał o zdrowie dzieci i żon i o postępy w nauce. Pamiętał wszystkie imiona, przebyte choroby i nazwy kolejnych szkół. Wyjmował słodycze, sam nie jadł, ale nalegał, żeby się częstowali. Bilety i hotele załatwiał mu klub. W hotelach podpisywał się Mr. K albo Daniel King. Nie miał kłopotów, hotelarze wiedzieli. Był człowiekiem arsenalu. Torba była wielka i ciężka, z czegoś białego, z tworzywa czy ze sztucznej skóry. Nie kładli jej do bagażnika. Musiała leżeć w kabinie. Prawdę mówiąc, opowiadał David, była osobnym, kto wie czy nie, najważniejszym pasażerem ich auta. Prawdę mówiąc, jeździli we czwórkę. W torbie były notesy, w notesach były mecze. Każdy zawodnik, każdy faul, każdy gol i każda asysta, minuta po minucie. Był źródłem wiedzy dla trenerów, kibiców i dziennikarzy sportowych. To dziennikarze wymyślili przydomek knowledge, pan wiedza. Był otwarty i życzliwy, gdy mówił o Arsenalu. Był niechętny i skryty, gdy mówił, milczał o sobie. W drodze powrotnej komentowali mecz. Czasami sprzeczali się, zwykle o zachowanie graczy. David i John byli wyrozumiali. Knowledge nie wybaczał wybryków. Jesteśmy Arsenalem, mówił. Obowiązują nas najwyższe standardy. Mieli jechać do Lincoln. Miał zadzwonić. Mieli nadzieję, że będzie czekał gdzie zawsze, w pobliżu domu. Nie czekał. Nie pojechał na mecz. Wiedzieli. Stało się coś strasznego. Wiem o Knowledge'u to i owo. Na przykład, kiedy i skąd przyjechała do Londynu jego prababka. W 1897 roku przyjechała. 11 lat po powstaniu Arsenalu, zauważyłby prawnuk. 3 lata po pierwszym meczu piłki nożnej, rozegranym w jej dawnej ojczyźnie. Nie trwał długo ten mecz, zaledwie 6 minut. Przy stanie 1-0 goście stwierdzili, że dalsza gra nie ma sensu. I co z tego, powiedziałby prawnuk, mecz to mecz. Na tym powinien się skończyć niniejszy tekst. I skończyłby się, gdyby Knowledge nie miał i pradziadka, który do Anglii nie wyemigrował, po którym zostały 3 rzeczy. Pudło po cylindrze, tabliczka z nazwiskiem i mezuza, pergaminowy zwitek z modlitwą, zdjęty z framugi drzwi w ostatniej chwili przed wysiedleniem, który leży teraz pod jednym z 17 tysięcy kamieni ustawionych na pamiątkę. Mówię o tym za radą reportera Mariusza Szy. Na pytanie, czy i pradziadek w felietonie powinien być, powiedział, że tak, bo rzucę wtedy Knowledge'a na szersze tło i będziemy mieli perspektywę historyczną. Tak było. Czy szersze tło jest ważne? Tak było. Tekst kończył się nie brawo. Właściwie tak, jakby się w ogóle nie chciał kończyć. I miałam kłopot, miałam prababcię. Tu powiem, że pradziadek był naszym wspólnym z Danielem. To był jego pradziadek, a mój dziadek. Mhm. I zapytałam pana Mariusza, bo od czasu do czasu pytamy się, prosimy o radę. Napisać o tym pradziadku i wtedy pan Mariusz powiedział, że koniecznie. I okazało się, że dzięki temu stało się coś, co ja bardzo lubię. Ten tekst tak odjechał w bok. Nagle okazało się, że coś innego jest ważne. No owszem, historia tego oszalałego kibica, który całe życie związał z Arsenalem, to ciekawa historia, ale nagle to odjechało w 17 tysięcy kamieni. To dla pewności powiem, że 17 tysięcy kamieni stoją w Treblince, w obozie zagłady Treblinka. Na każdym kamieniu jest nazwa miejscowości. I pod jednym z tych kamieni właśnie leży pradziadek.
to ostatnie zdanie jest napisane, być może najważniejsze, jest napisane mimochodem. I to mi się bardzo podoba. Żeby to, co ważne, było mimochodem. Ja w ogóle bym chciała, żeby całe moje pisanie, żeby to był jeden wielki mimochód, tak naprawdę. No, ale to się tak nie udaje. Ja coś jeszcze chciałam panu powiedzieć. Mogę? Tak. Nie, nie pilnuję, znaczy pilnuję. Ponieważ Daniel był jakimś dalekim moim kuzynem i kiedyś w Londynie byliśmy na weselu naszego wspólnego kuzyna i siedzieliśmy potem koło siebie. I Daniel wiedział, że o futbolu ze mną nie porozmawia i szukał tak tematu, o czym by tu ze mną przyjechała jakaś kuzynka z Polski. I pytał mnie nagle, jak ja parzę herbatę? Na pewno. Mówi, na pewno zalewasz ją wrzątkiem. No, przyznam, że tak. Nie wolno. Tego się nie robi, nie wolno zalewać wrzątkiem. Przez następne półtorej godziny, straszne, to było traumatyczne, Daniel mi tłumaczył, jak należy parzyć herbatę. Po angielsku. Nie wrzątek, osudzić, ale nie za bardzo osudzić. Żebyś pamiętała, to nie 50, a nie 50, tylko 60, już nie pamiętam. No i tak dalej. Ja próbowałam napisać, włączyć monolog o parzeniu herbaty do tego tekstu. Ten monolog trwał półtorej godziny i był po prostu śmiertelnie nudny. I zaczęłam to pisać, ale chciałam napisać tak, żeby nie zanudzić czytelnika. Jak napisać długi monolog, nudny, żeby nie był nudny? Ja to napisałam, ale była potworna dłużyzna. I właściwie do tej pory, od czasu do czasu próbuję to sobie napisać nudny tak, żeby nie był nudny, długi, żeby nie było dłużyzny. No, tu już się zwierzam z warsztatowych problemów, skończyłam. Ale a propos pisania i specyfiki pani pisania, to mam takie poczucie, szczególnie po właśnie szczegółach znaczących po tej książce, że pani nie ułatwia lektury czytelniczkom i czytelnikom. W tym sensie, że... Pan zniechęca zdejmie. Nie. Tylko taki normalny pisarz... To nie jest w porządku, tu państwo siedzą, wydali pieniądze. Pani teraz mówi, bo, że to jest... Bo bardzo wielu z nas by napisało, czym jest tych 17 tysięcy kamieni i gdzie to jest. A pani w tekście pisze tylko, że pod 17 tysiącami kamieni i tyle. I każdy sobie musi albo przypomnieć, a jak nie wie, to może powinien wpisywać do Google i szukać. No właśnie takie zadania pani stawia przed nami. Pewne zadanka. Nie wiem, czy to celowo. Wiem, że pan ma tutaj rację, że może gdzieś należało, ale to byłoby już takie... Takie dosłowne, nie? Takie dosłowne. Właśnie, nie. Właśnie, nie. 17 tysięcy kamieni, niech tak będzie. I on pod jednym z nich. No i dzięki... A nie pan jeszcze zauważy, że biała torba jest jakimś szczegółem fantastycznym. Że albo ze sztucznej skóry, albo... Jest szczegółem znaczącym, biała torba, w której mieści się całe życie Daniela i cała historia Arsenału. To jest, oczywiście państwo wiecie, panowie na pewno zwłaszcza, ale panie również, Arsenal to jest jeden z najsławniejszych klubów, prawda, na świecie. Piłkarski. I okazuje się, że całe życie Daniela było związane z Arsenalem, o czym jego rodzice nie mieli w ogóle pojęcia. A ja mam takie wrażenie, że dość często, może nie bardzo często, ale nierzadko pisze pani o swoich znajomych, ewentualnie o rodzinie, o przyjaciołach. Zauważyłem to w wielu książkach. W trzeciej osobie, oczywiście, ale jest tu na przykład opowieść o pani przyjaciółce najlepszej swego czasu, czyli o Wiesławie Grocholi. Ale nie obawia się pani pisać o bliskich? No, Wiesia Grochola jest bohaterką książki mojej, chyba najważniejszej książki. Sublokatorka. Tam są dwie osoby, jasna i ciemna, i Wiesia Grochola jest po prostu... Ta jasna to jest jeden do jednego Wiesia Grochola. Ale o czym ona wiedziała oczywiście. Tak, ale właśnie ja staram się nie pisać o bliskich, dlatego że potem się boję pretensji.
Bo od obcego pretensje dostać to jakoś tak łatwiej, a od bliskiego to trudniej znieść. Ale do pana nikt nigdy nie miał pretensji. Ale ja tak teoretycznie mówię. A, pan to się wyobraża. Teoretycznie sobie tak mówię. Ale w Niema było sporo znajomych, no jednak osoby, które znałeś. Spotykałeś przecież. Tak, to prawda. Mogły cię odnaleźć. Tak, ale ja wszystkie te teksty im pokazałem przed drukiem, bo ja autoryzuję. To jest niesłychane, ja tego nigdy w życiu nie... No właśnie, my się tym różnimy, że ja wszystko pokazałem. Nigdy w życiu nie pokazałam nikomu. No niestety musiałam Markowi Edelmanowi pokazać, bo to było w formie rozmowy. Tak. To prawie przypłaciłam życiem to przecież. To było... Ale fenomenalne są opowieści, nie wiem, czy dzisiaj jest na to czas, czy pani sobie życzy to opowiadać, ale o pani relacjach z właśnie Izoldą prawdziwą Ragensberg i o tym, o jej oczekiwaniach i komentarzach. I to jest naprawdę osobna historia, fascynująca. Czyli człowiek oddaje życie pani swoje i już potem nie ma na to wpływu. Tak. No, czyli właścicielem... Ale ja to robię uczciwie. Jak ja spisałam umowę nawet z Izoldą. Był adwokata, spisałyśmy umowę i potem Izolda źle widziała i na głos adwokat przeczytał treść. I ja mówię: pani Izoldo, czy pani wszystko zrozumiała? Może pan mecenas jeszcze raz przeczyta? I Izolda mówi: nie, pani Haniu, ja zrozumiałam. Ja mam wszystko pani opowiedzieć, a pani zrobi ze mną, co pani zechce. Ja mówię: dokładnie tak. Dokładnie o to chodzi. Pani Izolda, proszę podpisać. Podpisałam. I ta, ona do końca była nie... To, ona w tej ostatecznej wersji chyba... Nie pamiętam, czy ona czytała. Chyba ją przeczytała na krótko przed śmiercią. Tak. I oczywiście miała mi za zły. Jak zawsze, za mało słów, za mało uczuć, za mało łez. No, ja pani tyle, muszę odłożyć, ja pani tyle opowiedziałam, a pani co, a pani o tym, tak, książeczkę proszę. Ale nie trzeba ulegać, ja nie wiem, czy jest tu jakiś młody reporter na przykład przyszły, nie trzeba, nie wolno ulegać bohaterom. Ja nie ulegam, ale pokazuję. Ja im współczuję. Ja im nawet współczuję, że dostali się w moje ręce, naprawdę. Czuję. Ale naprawdę uważam, że jestem w porządku. Nie ulegać. To nie byłoby w porządku, gdybym ja pisała na zamówienie bohatera. Ja piszę tak, jak ja słyszę, udolnie albo nieudolnie, jak słyszę, jak widzę, jak rozumiem, jak staram się zrozumieć. Ale jest taka też historia, bo ja grając nasz spektakl miałam też przyjemność poznać córkę Izoldy i jej wnuczki i one twierdzą, że jest taki jeden egzemplarz. Prawda? Były zachwycone, ale jednak cechy rodzinne, mówię to z uwielbieniem, bo wspaniałe były nasze spotkania. 3 razy się spotkałyśmy na premierze w Atenach i w Paryżu. I opowiadały o tym, że babcia, czy też mama, że miała taki charakter i że zawsze uważała, że wszystko może być lepiej, czyli tak jak ona uważa, jak to widzi. I wizję tej książki miała, nie wiem, czy myślała, że to będzie Anna Karenina, czy coś w tym stylu. I że jest taki egzemplarz pani Hanny, gdzie właśnie Izolda ołówkiem między zdaniami dopisywała, że tam jeszcze coś powinno być. No i opowiadały to śmiejąc się i to było fantastyczne, ale z drugiej strony, słuchajcie, mimo że zachwycone naszym spektaklem, za każdym razem siadały do Krzysztofa i miały uwagi, co jeszcze trzeba zmienić. Spektaklu. Tak, to było fenomenalne, bo po prostu miałam taki... I najpierw mówię, z uśmiechem opowiadały o babci czy mamie i robiły dokładnie to samo. Więc ja też uważam, że nie... Znaczy wysłuchać, owszem, ale robić swoje. No. To ja tylko wyjaśnię tym, którzy może są niezorientowani, że mówimy o książce Hanny Kral, Król Kier znów na wylocie i o spektaklu teatru nowego. Odyseja, historia dla Hollywoodu. Tak. Odyseja, historia dla Hollywoodu. Dobrze, to teraz... Jeszcze powiem, że pani Maja zawsze gra w moich, że powiem, książkach, czyta moje książki i to wszystko wychodzi znacznie lepiej. Naprawdę znacznie lepiej niż w moim... Bardzo to mnie zawstydza. Tak? Po prostu się doskonale czyta, no, bo nie ma zbędnych słów, po prostu. To może teraz trzeci, ostatni fragment. I to będzie fragment, w którym no jednak pojawią się pewne pretensje do reporterki. Sceny z życia wolontariusza W.
konwojem do domu dziecka. Pieluszki, zabawki i jedzenie. Po siostrzeńcu znajomej, matka pułkownik, siostrzeniec chce być chirurgiem mózgu. Po matkę z dzieckiem, bo utknęła we Lwowie. Do Buczy, bo facet na Facebooku szukał fotografa. Przyjemne miasteczko. Wille, dużo drzew. Coś jak Konstancin. Dom Eugenii. Dwa piętra, ale bez schronu. Bezpieczne nie tylko na korytarzu. Przez cały ostrzał na korytarzu siedzieli. Eugenia, mąż, dwoje dzieci, 34 psy i 20 kotów. Duże psy w klatkach, mniejsze biegały po domu. Właściciele uciekli, porzucone zwierzęta snuły się po miasteczku. Okropny smród. Na zdjęciach go się czuje. Buty na ulicy. Spalony autokar. Przewrócony rower. Spalona ciężarówka. Pole rozjeżdżone czołgami. Domy bez dachów. Lepiej nie wchodzić. Granaty są na klamkach, w lodówkach, w zabawkach dziecięcych. Żelastwo jakieś. Mężczyzna idzie. Kobieta pcha pusty wózek. Miasto duchów. Koń rozjechany czołgiem. Była stadnina. Konie rozbiegły się. Strzelali do nich albo rozjeżdżali czołgami. To Tilas, czempion, mistrz olimpijski. Nie wiadomo, co z nim. Toti, syn Totilasa, leży na polu. Są ślady gąsienic. Znowu koń. Jeszcze jeden. Znowu koń. Antonina, przyjaciółka Eugenii, nie pokidali Buczu. Ostalis. Ze zwierzętami zostali. Bez wody, bez prądu, tylko studnia. Kołodiec była. Pod strzałami probierałaś do kołodca, przez płoty, ruiny, po wodę dla psów. Prosiła żołnierzy, żeby nie strzelali, bo ona dla psów idzie. I nie strzelali. Przedstaw Laliecie. Ma pani pojęcie, że nie strzelali? Jednego młodego prosiła, 19, może 20 lat. Jeszcze wiedział, że nie można zabijać. Czołgami jeździli po ulicach, zaglądali do pustych domów i wynosili rzeczy. Ten młody wyniósł psa. Podjechał czołgiem pod dom Eugenii, zastukał, stał w drzwiach z psem i automatem. Powiedział, że też kocha psy, że w domu w Rosji ma takiego samego. Tak jakby się tłumaczył. Żal mu zabić, bo mopsa ma. Eugenia nie chce rozmawiać. Jest w Niemczech razem ze zwierzętami. Nie chce rozmów o dobrym rosyjskim żołnierzu, który uratował psa. Wolontariusz ją rozumie. O dobrym żołnierzu pisać? Ludzi zabijali. Wszyscy zabijali, a jeden okazał się ludzki w stosunku do mopsa. O tym pisać? Reporter, no wie pan, panie Witku, opowiada jak było. Żołnierz uratował. No cóż, życie nie zawsze wie, jak ma się toczyć. Może i niestosownie się potoczyło, ale reporter, mówi wolontariusz, powinien wybierać. Eugenia ratowała dziesiątki psów. Pod ostrzałem po wodę chodziła. Pociski rozrywały się jej u stóp. Dziesiątki ratowała, a jakiś zbrodniarz tego jednego. Panie Witoldzie, kto ratuje jedno życie? Psów to nie dotyczy? Nie, to nie. Bardzo tam jest takie zdanie piękne, które sobie zapisałem i ono moim zdaniem będzie często cytowane na różnych portalach typu Lubimy Czytać. Tam jest mnóstwo cytatów z pisarzy. I tutaj jest takie cudowne zdanie, pani Hanno. Życie nie zawsze wie, jak ma się toczyć. Jezu, jakie to jest super. Nie? No. Jaki reporter jest biedny, nie? Że musi się podporządkować.
Reporter lepiej wie, jak powinno się potoczyć. No oczywiście, ale muszę pani powiedzieć, że ja na przykład to z tydzień temu czy dwa tygodnie temu poznałem taksówkarza z Ukrainy, który nie poszedł do armii i uciekł po prostu, nie jest na wojnie, ze względu na swoją żonę i dwoje dzieci. Jest w Polsce, oni też są w Polsce i on mówi, że on chce, cały czas mi powtarzał, że chce żyć. Taki dialog z nim zrobiłem. Spytał mnie, czym ja się zajmuję, to powiedziałem, że pisaniem i zrozumiał, że jestem poetą. I tak mi cały czas nazywał, że poeta, to go zrozumie. No już tak mnie nie prostowałem. I cały czas, całą drogę się tłumaczył, że on właśnie dla tej żony i dla tych dzieci musi uratować swoje życie, on nie może walczyć. I w końcu zaczął mówić, aż to nie wszystko jedno, czy to są rosyjskie miasta, czy to są ukraińskie miasta, te na tych terenach anektowanych, o które się walczy. I no ja tak ten dialog napisałem i go wstawiłem, bo ja mam taką swoją codzienną gazetę na Facebooku i na Instagramie. No i nieprawdopodobne były reakcje. Jeden facet, który był ze mną zaprzyjaźniony, taki policjant z Łodzi, który wspaniałe zawsze komentarze pisał, naprawdę inteligentne. I to policjant, który właśnie jest za tym, żeby pomagać na granicy białoruskiej. Policjant, który znał niemalże Koran na pamięć, bo uznał, że trzeba się go nauczyć, żeby wiedzieć. No wspaniały facet. No i on napisał mi straszne rzeczy. W ogóle wypisał się z mojego Facebooka, że po prostu niedopuszczalne jest, żebym pisał o człowieku, który nie chce walczyć o swoją ojczyznę, zdezerterował, uciekł. Chociaż ja nie pisałem, czy to dobrze, czy to źle, ja tylko zapisałem ten dialog. Że pan poeta, to pan zrozumie, ale tam nie było mojego zrozumienia bądź niezrozumienia. No i inteligentny człowiek i był oburzony tym, że to jest niedopuszczalne pisanie w ten sposób, że ja się wpisuję w narrację rosyjską. No i właśnie ja mu wtedy tylko napisałem to zdanie z Hanny Kral, że życie nie zawsze wie, jak ma się toczyć, a no my je po prostu obserwujemy, opisujemy. I... Tu jest jeszcze to drugie zdanie. Może niestosownie się potoczyło. Może niestosownie się potoczyło. To jest rewelacja, tak. Ale reporter biedny pisze, jak jest. No jak właśnie. Powinno być. No właśnie. Ja sobie tu mogę? A proszę, bo tak ja się... Ja sobie tu napisałam, że jak będzie wolontariusz, jak będzie pani moja to czytała, to ja muszę koniecznie przypomnieć, przypomnieć państwu rozmowę z panią doktor Machińską. Nie wiem, czy widzieliście państwo, to była... Ten wstęp do wykładu, wstęp do wykładu. Tak, to było na uniwersytecie. I pani doktor Machińska, która jest bardzo zaangażowana, bardzo jest zaangażowana przecież w pomoc uchodźcom. Była zastępczyni rzecznika praw obywatelskich. I opowiadała, że Straż Graniczna zachowuje się skandalicznie w stosunku do uchodźców na granicy białoruskiej. I Straż Graniczna zachowuje się wspaniale na granicy ukraińskiej. I czasami to są nawet ci sami ludzie. A w każdym razie jest to ta sama Straż Graniczna. Ja bardzo dobrze pamiętam, z ogromnym zainteresowaniem słuchałam tego. I w pewnym momencie pani doktor powiedziała, ja czegoś nie rozumiem. I tak bezradnie, pamiętam ten gest jej, rozłożyła ręce. Ja tego nie rozumiem. I pomyślałam sobie, no tak, bo to jest kolejna rzecz, której nie da się zrozumieć, że ci sami ludzie, czasami ci sami ludzie są fantastyczni i czasami ci ludzie są straszni, o czym pani Maja wie, bo jest przecież zaangażowana. Jest wolontariuszką tak naprawdę. Jest wolontariuszką, tak. Grupy i ja teraz w internecie był, ja myślę, że nie tylko panią doktor Magnicką, nie tylko mnie to absorbuje to pytanie, jak to jest. Ktoś zamieścił teraz w internecie, przypomniał wiersz Różewicza, skąd się bierze zło. To się zaczyna, skąd się bierze zło, jak to skąd? Z człowieka. I równie dobrze można byłoby spytać, skąd się bierze dobro,
Jak to skąd? Człowieka. Tylko Różewicz był pesymistą i takiego pytania nie zadał sobie. Ale to skąd się bierze zło, jeszcze kiedy oglądamy te sceny z Buczy, to co robią żołnierze, co ja oglądam nawet z bólem serca, zresztą pisałam o tym w Tygodniku Powszechnym. Tu jest ten tekst. Pisałam o tych żołnierzach, którzy mnie wyzwolili 17 stycznia w 1945 roku. I że taki chłopak, który teraz morduje w Buczy, być może jest wnukiem czy prawnukiem tamtego żołnierza, który mnie wyzwolił. I który przyszedł do mnie wieczorem umęczony i bez słowa się położył, spał, a rano bez słowa poszedł. Kilkunastu żołnierzy to było. Poszli, napisałam, nie wiem, może na zachód, do Berlina, może na południe wyzwalać Oświęcim. Po 27, 10 dni potem było wyzwolone Oświęcim. I pomyślałam sobie, że teraz ta wojna przekreśla, po prostu przekreśla pamięć o tym żołnierzu, który mnie wyzwolił. Przekreśla pamięć nawet o tym Oświęcimu wyzwolonym. Teraz zresztą nie zaproszono nawet, przecież nie zaproszono do Oświęcimia przedstawiciela Rosji, co budzi we mnie tak zwane mieszane uczucie. No. No i... A tak przyszło mi teraz do głowy, a propos wiersza Różewicza i tego, co pani mówi, czy istniałoby dobro i zło, gdyby nie było człowieka? To jest właśnie pytanie. Szukajmy odpowiedzi w tych książkach, które pan poleca nam. Nie, chyba by nie istniało, no bo my tworzymy system etyczny, nie? Ja wiem, to pan prowadzi to spotkanie, ale ja chciałam uprzytomnić panu, że jeszcze mamy niespodziankę i że tak. Pan ma przedtem coś przeczytać. Tak, tak, mamy niespodziankę, ale... Ale przedtem ma pan do czytania tekst. Tak. Znowu wracamy przecież do naszej ulubionej bohaterki, do Korolewicz-Wajdowej. Ale to już porzucamy nasze zdumienie nad tym, że pozwalamy jednym umierać na granicy, a innym nie pozwalamy? No nie, tylko bo chcemy, żeby ja jeszcze żyli? Państwu powiem, że nie taką ciekawostkę, bo o tym mało kto pamięta i wie, że kiedy zaczął się kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej i była ta pierwsza grupa osób uchodźczych w Usnarzu Górnym, to były 23 osoby i wyobraźcie sobie Państwo, że pierwszymi, bo przecież wtedy jeszcze nie istniała grupa Granica, jeśli chodzi o organizację, pierwszą organizacją, która tam dotarła, była Fundacja Ocalenie, ale pierwszymi wolontariuszami, ludźmi, którzy pierwsi podawali wodę, jedzenie i próbowali jakoś wyciągnąć rękę do tych osób, to byli strażnicy Straży Granicznej, bo to był ich pierwszy naturalny odruch. I wszyscy, mnie zresztą też wydawało się, że to jest oczywiste, że ta grupa zostanie zaopiekowana. 20 sierpnia było ostatnie przekazanie wody i jedzenia i ci sami, ta sama jednostka Straży Granicznej przez kilka dni nie tylko zaprzestała podawania jedzenia, wody i lekarstw, ale również, i tego nie musieli robić, zagłuszała pytania, tam zaczęli przyjeżdżać prawnicy, lekarze, bo część z tych osób była w coraz gorszym stanie zdrowia, niektórzy w bardzo ciężkim stanie zdrowia po paru dniach. I nawet jak lekarze za pośrednictwem tłumaczy próbowali dopytać się tej grupy przez takie głośniki, to funkcjonariusze włączali silniki, muzykę i robili wszystko, żeby nawet nie można było sobie powiedzieć, jak ci ludzie się czują. I to jest dla mnie rzeczywiście niepojęte do dziś. Niepojęte. To jest ten gest. To jest sytuacja, w której jedna z moich znajomych wolontariuszek dotarła do grupy, gdzie była mała dziewczynka, ona ją wzięła na kolana, nadeszła Straż Graniczna, znalazła ich. Strażnik zaczął wrzeszczeć. I ona tylko go zaczęła prosić, czy może pan tak nie krzyczeć przy tym dziecku? I nie, on nie przestał. Ta dziewczynka się ze stresu posiusiała, a ten dalej stał i krzyczał. Dlaczego? Nie ma odpowiedzi na to. Nie ma po prostu. No tak, ale dlaczego w taki sposób? Nie dość, że temu ulegamy, to znaczy nie wszyscy, mam nadzieję, i wiem, że nie wszyscy, ale dlaczego też jeszcze ta jakaś nadgorliwość? Może to jest właśnie też w stresie, tak, że próbujemy już tak zatupać to sumienie, że idziemy coraz dalej w jakimś absurdalnym okrucieństwie, że się zapętlamy. No, jak...
Zatupać sumienie to następne zdanie, które się notuje do zeszytu. Pani Haniu, a może, bo teraz mamy niespodziankę, troszkę zmienimy nastrój, może jednak Maja przeczyta ten fragmencik, ja jej powiem skąd, dokąd, co? Bo ładniej przeczyta. Gdybyś mogła otworzyć, koleżanko miła, na stronie 235. No ja przy Maji się krępuję. Ale akurat bardzo ładnie ty czytasz, Mariusz. Ja lubię, jak ty czytasz. Może przeczytaj, będzie to inaczej, co? Jak państwo chcecie? Dla odmiany, nie? Ja też lubię, jak ty czytasz. Tak, tak. Nie, są osoby, które ja chętnie wyręczam, naprawdę? Bo na przykład wspaniale piszą, bardzo źle czytają. Ale ty naprawdę dobrze czytasz. Tak, ale nie wiem, jak przeczytać nazwę firmy amerykańskiej. A to dlatego! Penberty. Penberty. Czekaj, ja znajdę tą stronę i ci powiem. 236. 235, tak. Penberty. Penberty. Dobrze, to tak, już wiem. Penberty. No dobrze, i wspaniale. No to czytam. Wspólnymi siłami. Rękawiczki. Były przepiękne, długie do łokcia, z cienkiej zamszowej skórki. Nie całkiem białe, ale i nie kremowe. Nie beżowe, cieliste ani ekry. Jeśli już, to były wspomnieniem o bieli. Każda miała na przegubie niewielkie rozcięcie, trzy małe dziurki i trzy guziczki z masy perłowej. Guziczki nie służyły do zapinania. Zapięta rękawiczka byłaby zbyt wąska. Można było skropić przegub dłoni perfumami. To wszystko. Wytworna, subtelna rzecz, własność prawdziwej damy. Należały do sławnej polskiej śpiewaczki. Uszyła je firma amerykańska Penberty. Wewnątrz każdej rękawiczki była pieczątka. Śpiewaczka przywiozła je ze Stanów. W Warszawie oddała do renowacji na Marszałkowską Róg Wilczej, wejście od bramy. Było to na krótko przed wojną. Podczas powstania paliło się w pobliżu pracowni, ale właściciel zdążył wynieść rzeczy najcenniejsze. Maszyny, trochę tkanin i rękawiczki śpiewaczki. Wyniósł do brata, artysty malarza, który miał atelier ze szklanym sufitem. Podczas nalotu sufit spadł. Szkło zagrodziło drogę szabrownikom. Wszystko ocalało. Po wojnie nikt rękawiczek nie odebrał. Zapomniano o nich? Właścicielka uznała, że nie będą jej więcej potrzebne? Trafiły do wnuczki właściciela atelier. Nałożyła je jeden raz na bal maturalny. Dobrze wyglądały przy małej czarnej sukience z białym, żywym storczykiem. Po balu schowała je na pawlaczu w pudełku po butach. Teatr Wielki dowiedział się o rękawiczkach i spytał wnuczkę, czy zechce je sprzedać. Śpiewaczka była dyrektorką opery, dwukrotnie nawet, i rękawiczki ogromnie wzbogaciłyby teatralne muzeum. Wnuczka zapewniła, że to prezent. Zdjęła rękawiczki z pawlacza, ułożyła w pudełku, równie eleganckim, po czekoladkach Larusa i wręczyła przedstawicielce muzeum. No i to są rękawiczki śpiewaczki Wajdowej. I mamy je, proszę państwa, tutaj dzisiaj. Przedstawicielka muzeum, pani Iwona, przyniosła nam te rękawiczki. I teraz co, możemy je pokazać? Czy można je dotknąć, czy nie bardzo? Tak? A pani je dotykała, pani nie dotykała już, tak? O, to są te rękawiczki, mili państwo. Rzeczywiście bardzo delikatne. Wspomnienie o bieli, tak? Wspomnienie o bieli. Pani Hanna tak ładnie potrafi nazwać. Kiedyś pani zobaczyła kredens w moim mieszkaniu i powiedziała, że to jest duch kredensu. Wspomnienie o bieli. No ale to się tam nie nadaje. Tam jest w środku jakaś tekturka, prawda? One nie są takie sztywne, one właśnie, są mięciutkie. Zobacz, tylko tutaj jest, no żeby to, tak wyeksponować je. Ja uważam, że może coś jeszcze przymieni. Tak, ale może musimy spytać przedstawicielkę teatru, czy możemy pokazać publiczności, czy nie bardzo. Możemy? Tak, dobrze. To ja tylko państwu pokażę do kamery, bo już za chwilę kończymy tę część dla ogólną, dla internautek, internautów. Pokażę te guziczki tutaj. Ale to się nie da wyjąć. Pani Hanno, to jeszcze tylko powiedzmy, dlaczego te rękawiczki
zasłużyły na tyle akapitów, bo jak na panią to jest bardzo duży kawałek, długi. No bo one są cudowne przecież, no. Są piękne, jest cała historia wokół nich. Poza tym ta wnuczka właściciela jest historykiem sztuki, ona mnie zaprosiła do Kordegardy na wystawę. I tam był dalszy ciąg, te rękawiczki się nie kończyły wcale. Był taki, one w pewnym sensie właściwie żyją nadal, a jednocześnie są tym szczegółem znaczącym. No już nic bardziej znaczącego niż te szczegóły. I to po świecie, który nie ma. Taki szczegół z takiego świata? Z takiego świata, którego nie ma, który się skończył. Z takiego świata, chciałam powiedzieć, nie przyjeżdżał ten człowiek na czołgu uratowanym. Może to był jakiś lepszy świat, nie? Tamten? Może. Ale tu już za daleko idziemy. Tak. No to tak, nie mieli państwo... Nie się mądrzyć, który świat był lepszy. Pani Hanno, ja to myślę, teraz to powiem trochę jak Coelho, że każdy świat jest trochę lepszy i trochę gorszy. Bardzo mi się to podoba. W czymś lepszy, w czymś bardzo mi się to podoba, tak. I co, i na tym mamy zakończyć już dla naszej publiczności, no tak? Tak, już nic mądrzejszego nie wymyśliłam. O Jezus Maria. Drogie widzki i widzowie, dziękujemy wam bardzo. No a teraz już my zostajemy tutaj w swoim towarzystwie osób, które wylicytowały osobiste spotkanie z Hanną Kral w Faktycznym Domu Kultury. I z Mają Staszewską i z Mariuszem Szczytem. Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, za co im bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu orkiestry. Bardzo dziękujemy. I dziękujemy pani Hannie.